Dzień dobry, znajdujemy się w Centrum Handlowym Galaxy. To jest program Galaktyka Pomerania, który prowadzą dla Państwa Magdalena Suchodolska oraz Sylwester Perowicz. A naszym gościem kolejnym jest pan Patryk Zbroja, Yacht Racing Team, sternik jachtowy. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. I pan Patryk jest oczywiście jednocześnie ambasadorem Szczecina regatowym, ambasadorem Szczecina oraz Patryk Zbroja Yacht Racing Team. Jest nam bardzo miło, że przyjął pan zaproszenie do programu, a jesteśmy tak naprawdę na świeżo, jesteśmy w trakcie sezonu związanego z match racingiem. Proszę powiedzieć, no właśnie, jak team radzi sobie w tym sezonie? No w tym sezonie rzeczywiście mieliśmy bardzo dużo ciekawych imprez, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przystąpiliśmy do niego stosunkowo szybko, bo już w marcu treningami w Niemczech, następnie startowaliśmy w Danii, w Królewskim Yacht Clubie. No i największy sukces, który odnieśliśmy do tej pory, nawet w karierze można powiedzieć, to jest zwycięstwo w regatach w Szwajcarii, gdzie pokonaliśmy naprawdę całkiem niezłe załogi. Następnie wróciliśmy na trasy polskie, tutaj przygotowywaliśmy się do Pomerania Match Racing Tour, czyli do polskiej wersji regat meczowych organizowanych przez organizatorów Polish Match Touru w Kamieniu Pomorskim, w Wolinie. Dalej jesteśmy świeżo po Mistrzostwach Polski. No i czekamy na trzeci mecz race, także to są takie ostatnie nasze starty. Warto powiedzieć troszeczkę więcej o Pomerania Tour, ponieważ te ważne regaty match racingu, aż 4 z imprez odbywają się u nas w województwie. Tak, to prawda. Jest to efekt takiego z jednej strony wyraźnego zapotrzebowania na tą dyscyplinę sportu, na żeglarstwo regatowe i żeglarstwo meczowe, najbardziej spektakularną odmianą żeglarstwa regatowego w naszym regionie. Władze samorządowe coraz chętniej patrzą i przychylniejszym okiem na tego typu zmagania. A z drugiej strony jest to właśnie taka tendencja samych organizatorów, którzy widzą jak gdyby dobry potencjał i dobrych zawodników i potencjał samorządowy, również dobrych partnerów biznesowych do tego, żeby takie regaty organizować. Dlatego skierowali swoje zainteresowanie tutaj na Pomorze Zachodnie. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, bo również współpracujemy z nimi pod tym kątem, staramy się promować te imprezy. Warto też dodać, że jedne z tych regat odbędą się także w Szczecinie. Może powiedzmy troszeczkę więcej na ten temat. Co się szykuje, jak to będzie wyglądało? Bo wspominał pan przed programem, że ten Szczecin będzie troszeczkę wyjątkowy na tle całości tego przedsięwzięcia. Tak, rzeczywiście. Szczecin Match Race to jest po pierwsze dla nas bardzo prestiżowa impreza, bo jedyna impreza regatowa w match racingu, która odbyła się tu, czyli w naszym rodzinnym mieście. Regaty odbywają się na jeziorze Dąbiu i na Wałach Chrobrego, w tej naturalnej scenerii regatowej, gdzie mnóstwo kibiców może nas obserwować, nasze zmagania, co nam daje dodatkową motywację. To z jednej strony. Z drugiej strony jest to 50. impreza, okrągła 50. impreza Polish Match Touru, czyli największego organizatora regat meczowych w Europie, jak nie na świecie, bo też takie statystyki widzieliśmy. Także oni się bardzo z tego cieszą i chcą to celebrować z nami w Szczecinie i z tego się również bardzo cieszymy. Po trzecie będzie to impreza kwalifikacyjna do najwyżej rozstawionej imprezy takiego małego, wielkiego szlema w Polsce, która nazywa się Sopot Match Race, gdzie zwycięzca regat w Szczecinie zostanie zakwalifikowany do tych regat w Sopocie, gdzie tam startuje już cała światowa czołówka. Według obecnego rankingu pańska ekipa jest teraz na trzecim miejscu w Polsce, według rankingu 52 na świecie. To też bardzo wysoki poziom. Powiedzmy, gdzie drużyna ze Szczecina, gdzie regatowi ambasadorzy ze Szczecina trenują? Tak, to formalnie jesteśmy chyba czwarci w tej chwili, jeżeli chodzi o polskie załogi, ale rzeczywiście jesteśmy wysoko. Osiągnęliśmy praktycznie założenie, już prawie, które sobie stawialiśmy przed sezonem, czyli żeby wejść do pierwszej pięćdziesiątki. Jest to duży sukces pod tym kątem, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Tym bardziej, że rzeczywiście pomimo stosunkowo skromnego budżetu i małych możliwości, udaje nam się jak gdyby te wszystkie elementy harmonogramu, kalendarza imprez wykonywać. Treningi odbywamy różnie, staramy się korzystać z uprzejmości zaprzyjaźnionych załóg, którzy mają do dyspozycji różnego typu sprzęt, między innymi w Niemczech, w Danii i w Sopocie również trenowaliśmy z mistrzem polskim Przemkiem Tarnackim. No i w zasadzie każda impreza to też daje nam możliwość treningu. Zawsze przed każdą imprezą Pucharu Świata jest przynajmniej jeden dzień treningowy, gdzie możemy zgrać się konkretnie z załogą, z którą będziemy startować w danej imprezie.
Powiedzmy trochę więcej, bo Sylwester wspomniał o tym, że jedne z zawodów będą odbywały się w Szczecinie. My jesteśmy też dłużni naszym widzom, którzy nie interesują się żeglarstwem, powiedzieć, że match racing to jest jedna z bardziej widowiskowych odmian żeglarstwa, a Państwo jesteście określani tak naprawdę aktorami na wodzie. Gdyby pan mógł jeszcze... Dobre określenie, rzeczywiście. Tak, coś w tym jest. Ten match racing polega na walce jeden na jeden. To nie jest taki wyścig, gdzie kibice tracą jachty i załogi z pola widzenia już po wyjściu z portu i potem nie widzą ich przez najbliższe tam dwa tygodnie albo na jedną dobę, ponieważ walka toczy się na morzu, w jakichś bardzo trudnych warunkach również. Jest to bardziej spektakularne w tym sensie, że wyścigi są krótkie, bardzo czytelne, krótka walka, jeden na jeden, mnóstwo zagrywek taktycznych, mnóstwo techniki, potu, czasem krwi i łez, także naprawdę dzieje się dużo. I jest to czytelne dla ludzi, którzy nawet do końca nie znają się na żeglarstwie, nie wiedzą, na czym polega pływanie pod wiatr i z wiatrem, ponieważ są tylko dwie boje w zasadzie rozstawione i widać, kto prowadzi w tym momencie. Często takie regaty też są okraszone w bardzo fachowym komentarzem osoby, jakiegoś dziennikarza sportowego, który przybliża jeszcze tajniki tego sportu, także nawet rodzina, która idzie na spacer w niedzielę po wałach Chrobrego, jest w stanie skojarzyć, kto w tej chwili prowadzi, jakie ma szanse wygrać dany wyścig, ewentualnie same regaty. Przypomnijmy, 10-12 sierpnia impreza będzie odbywać się najpierw na Jeziorze Dąbie, później na Wałach Chrobrego, blisko, więc będzie można na bieżąco trzymać kciuki za nasz team. Powiedzmy jeszcze, jak w ogóle będzie wyglądała dalsza część sezonu Patryk Zbrojak Racing Teamu. To znaczy, no, w dalszym ciągu koncentrujemy się na zmaganiach meczowych. Jednocześnie trenujemy na naszym jachcie Tomahawk w Szczecinie. Będziemy brali udział w kilku imprezach lokalnych. A no przewidujemy wyjazdy za granicę, głównie do Niemiec, być może do Włoch pod koniec sezonu. Wszystko jest jednak zależne od budżetu. Ten budżet niestety już, można powiedzieć, się nam wyczerpał i jest to duży problem dla nas. Szukamy cały czas pod tym kątem partnerów, sponsorów. Staramy się oferować im jak najlepsze produkty, również marketingowe pod tym kątem, ale nie jest to trudna, nie jest to łatwe zadanie, bo żeglarstwo cały czas jednak przegrywa z piłką nożną w Polsce. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sternik Patryk Zbroja Yacht Racing Teamu był naszym dziękuję gościem. Bardzo. Trzymamy dziękuję za Was mocno kciuki. A teraz, Szanowni Państwo, króciutki przerywnik i zmieniamy temat. Witamy po przerwie, znajdujemy się w Centrum Handlowym Galaxy, to jest program Galaktyka Pomerania, a z nami kolejni goście w dużej ilości, ale myślę, że zasłużenie w dużej ilości. Dokładnie tak, pan Piotr Owczarski, witam Jędrzej Państwa. Owczarski oraz, przepraszam, Adam. Adam Czubek, bardzo serdecznie witam, czyli uczestnicy ostatniej wyprawy dookoła Wyspy Wolin. Żadnemu ze szczecińskich kajakarzy nie udało się tego do tej pory dokonać, udało się Wam, serdecznie gratulujemy, przepłynęliście 125 km po bardzo trudnych akwenach, bo to było i morze, i wody zalewowe, i fale odbojowe, ale proszę powiedzieć, pan Piotr jest wieloletnim specjalistą w dziedzinie kajakarstwa, proszę opowiedzieć, jak było, jakie były warunki. Powiem tak, że zaskoczenie, było bardzo spokojnie, właściwie Neptun albo morze bardzo nam sprzyjały, także to wyjście daleko w akweny morskie, no ponad 3 mile morskie za gazoport było przyjemnością, właściwie żadnych fal, obok nas przepływały statki, pięknie, malowniczo, no i potem kolejne jak gdyby kilometry czy mile morskie i miejscowości, które mijaliśmy, było bardzo spokojnie, dopiero trzeciego dnia troszkę przyszedł nawet nie wiatr, tylko rozkołys z Bałtyku i przyszły takie wielkie fale, kiedy wchodziliśmy do Dziwnowa. I znowu potem spokój, piękne widoki, cudownie, kolejne dzikie plaże i w ten sposób spokojnie, a miało być tak ciężko, tak przeważnie tam jest. My dopłynęliśmy do Świnoujścia ponownie po kilku dniach. To, że ta impreza, tak naprawdę wyprawa przebiegała tak spokojnie, na pewno jest dużą zasługą taktyki, jaką Państwo obraliście. Kiedy rozmawialiśmy ze sobą tuż po Państwa przypłynięciu, Pan powiedział, że
to nie jest problem, nawet ogarnięcie grupy 10 osób, zorganizowanie dla nich posiłków, opieka nad nimi. Problemem jest to, żeby cały czas myśleć o wietrze, o warunkach. Wyście rozpoczęli tą przygodę od morza. Powiem tak, przed nami był Patryk Zbroja. Oni rzeczywiście przed każdym swoim meczem, to jest omówienie strategii. Tak samo było tutaj. Kiedy wejść w morze, żeby wiatry nas no przede wszystkim nie blokowały, nie było dużego przyboju, żeby wiatr nas pchał, był sprzymierzeńcem, żeby spotkać właściwe prądy. One są w tych cieśninach Dziwnów koło Dziwnowa i Świnoujścia duże. I ta taktyka rzeczywiście do ostatniej chwili była kalkulowana, przeliczana, żeby określonego dnia znaleźć się tam, gdzie mieliśmy się znaleźć, na przykład na zalewie, i tam nie przyszło dużego uderzenia od strony Niemiec i wielkiej fali. I ta taktyka była rzeczywiście kluczową sprawą, czyli wyliczenie prognoz pogody i stały kontakt z lądem, gdzie mieliśmy kolejne prognozy i znowu kalkulowanie, jakie tempo, kiedy płynąć, gdzie i żeby być u celu. Czy kluczowy był też zespół? Bo kiedy rozmawialiśmy przed programem, wspomniał Pan o tym, że tak naprawdę było to 10 osób, które tak naprawdę stworzyły taki międzypokoleniowy zespół, pół na pół, osób młodszych i osób starszych. Jak to wyglądało? Czy miało to wpływ na to? No i też pytanie do Jędrzeja, jako ten najmłodszy uczestnik, czuł się w swojej roli ratownika, tak naprawdę jednej z najbardziej odpowiedzialnych? Zaraz Jędrzej powie. Ja powiem tak, rzeczywiście grupa była podzielona na takie dwa zespoły, czyli osoby młode, takie do 19 lat, 17-19, i ci powyżej 30 w górę. Były takie osoby, bo akurat oni są no, opływani, bo byli na spływach, pływali. Adam jest absolwentem technikum morskiego, też był na żaglowcach w morzu, ma kontakt z morzem. Ale jeden z moich kolegów, jak to sam powiedział dziennikarzom, ja właściwie uczyłem się kajakarstwa z internetu. Zobaczyłem, jak się wiosłuje, i ten dziennikarz tak zdębiał, mówi, jak to z internetu? No tak popatrzyłem, jak to się robi. No i właśnie chcę spróbować, czy mi wyjdzie. Ale może Jędrzej coś powie. No nasza ekipa była bardzo zgrana. Byli to ludzie młodzi, jak zarówno i starsi. Ja akurat sam płynąłem. Czy ja wiem, z wodą mam do czynienia od małego, pływam kajakami od 6 roku życia, z żeglarstwem mam wspólne, że tak powiem, drogi mi się spotkały, gdy miałem 8 lat. Jestem także ratownikiem wodnym, więc nie miałem wątpliwości, czy uda mi się przepłynąć. Jedyne pytanie to było, czy będą dobre warunki pogodowe. No, jak już pan Piotr tutaj mówił, warunki były bardzo dobre. Adam, a jakie ty wyniosłeś wrażenia po tej wyprawie? Wrażenia były niesamowite. Była to taka moja pierwsza wyprawa kajakiem. Wcześniej pływałem na większych statkach. Widok z poziomu kajaka na morze, kontakt bliski z morzem, jest czymś naprawdę niesamowitym, nie do opisania. Byliśmy dobrze przygotowani, także bez żadnych obaw z panem Owczarskim wyszliśmy w morze. Panowie, Świnoujście, Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski, Wolin, Kornocice, Świnoujście, Marina Karsibur. Który z tych miast, który z tych etapów tak naprawdę tej wyprawy wspominacie najlepiej, w którym może był jakiś może element zawahania? No chyba element, kiedy płynęliśmy przez morze, bo jednak to jest najpiękniejsze, te wschody, zachody słońca, ta przestrzeń, spanie na plaży, biwakowanie. No to jest, myślę, moim zdaniem bynajmniej najpiękniejszy odcinek tej wyprawy. Dwa skrajne miejsca, tutaj klify, Wolin od strony morza. I drugie miejsce też zapadło na pewno w pamięć, Wyspa Wikingów przy Wolinie. Świetne miejsce, ciekawy skansen, też bardzo mi się podobało. Panie Piotrze, jak Panu się współpracowało z tą grupą? Dodam tylko jedną rzecz. Niezwykłe jest zawsze wyjście w morze. Czy to jest jacht, czy to jest kajak, wyjście w morze jest czymś takim magicznym. Stąd ten etap morski zawsze jest najfajniejszy. Jeszcze raz, jakie pytanie było? Jak Panu się współpracowało z tą ekipą? To znaczy, my się znamy już od dłuższego czasu, więc w związku z tym mieliśmy też przećwiczone jak gdyby sposoby ratowania i współpracy, więc to płynięcie było czymś przyjemnym, ponieważ zarówno dowodzenie tą grupą ludzi, ale też i współpraca z nimi, no, było czymś naturalnym. I każdy z nas pełnił
określoną funkcję. Jedni zajmowali się, powiedzmy, sprawami logistyki, patrzyli na GPS-a, w którym miejscu jesteśmy, inni, powiedzmy, zabezpieczali tyły, jeszcze inni potem rozbijali namioty. Także bardzo dobra współpraca i mimo tej rozpiętości wieku, bo 17, a tutaj 40 par lat, nie było właściwie żadnych problemów. Gdybyście mogli, jeszcze raz byście popłynęli na taką wyprawę? Ja powiem tak, popłyniemy, myślę, że może za rok. A to było następne pytanie, panie Piotrze. Przepraszam. Zobaczymy, czy będzie miał pan z kim płynąć. Na pewno popłynęlibyśmy jeszcze raz. To na pewno niezapomniany czas, który spędziliśmy. Wiele niesamowitych widoków i doświadczenia przede wszystkim. Niesamowici ludzie, fajne chwile na morzu. Polecam wszystkim takie właśnie wyprawy. Gdybym mógł, jutro wyszedłbym w morze jeszcze. Ja myślę, Magda, że my przy następnej wyprawie stworzymy kolejną parę i kolejną dwójkę i popłyniemy razem z Państwem. O tym nie słyszałam wcześniej. Zostałam zaskoczona teraz. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Dziękujemy serdecznie. Gratulujemy sukcesu. Naszymi Państwa gośćmi byli pan Piotr Owczarski, Jędrzej Owczarski oraz Adam. Adam Czubek, witam. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zwycięzcy tak naprawdę udało im się jako pierwszym kajakarzom w Szczecinie opłynąć dookoła Wyspy Wolin. Bardzo serdecznie dziękujemy. Więcej na temat tej wyprawy mogliście Państwo oglądać w magazynie żeglarskim telewizji Pomerania. Premiera programu na fali w każdą sobotę o 19.30. Zapraszamy na krótki przerywnik, a po nim kolejny temat. Dziękuję, do widzenia. Witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy. Tak młodego gościa jeszcze w studiu nie było. Jest uroczy, ma piękne oczy, jest bardzo grzeczny. Ciekawe, czy tak będzie do końca wywiadu. Mam wrażenie, że się do nas uśmiecha, Szanowni Państwo. To Szymon. Szymon Jakubek, najmłodszy uczestnik rajdu. Rajdu po Puszczy Bukowej, rajdu krajoznawczego dodajmy. Jest ze swoimi uśmiechniętymi rodzicami. Pani Iga i Pan Łukasz Jakubek oraz oczywiście Pan Leszek Gabrielski, czyli organizator rajdu. Dzień dobry. Jak się sprawował najmłodszy uczestnik rajdu? Jako mama rozumiem wszystkie mamy, jeżeli narzekają, że dziecko jest płaczliwe i marudne, ale niestety to dziecko jest, że tak powiem, z gwiazdki zesłane. Był tak grzeczny, cały czas spał. Przespał cały rajd po prostu. Rajd Cztery Strony Ziemi Szczecińskiej był rajdem nietypowym. Myślę, że to tak naprawdę przygoda. Może troszeczkę więcej na ten temat, bo to, że z nami jest dzisiaj tak młody człowiek, nie jest przypadkowy, bo on też był uczestnikiem. Tak, zgadza się. Od samego początku, od dnia narodzin tak naprawdę, już dwa dni później jeździł samochodem z nami. Rajd krajoznawczy jest takim rajdem połączonym samochodów nowych i samochodów starych. Staramy się, żeby wszyscy z grona zmotoryzowanych uczestniczyli w takim rajdzie. Może organizator coś powie jeszcze? Ja może nawiążę tutaj do najmłodszego uczestnika. Naprawdę dla nas w ogóle jako organizatorów było to bardzo duże przeżycie, że w tym wieku tak mamy już zawodnika. Mam nadzieję, że przez cały czas będzie nam towarzyszył. Oczywiście tutaj, drodzy Państwo, jak gdyby jest to, co powiedziałem podczas któregoś z poprzednich naszych spotkań, dowód na to, że zainteresowanie tego typu imprezami jest, bo z tego, co wiem, przed chwilą tutaj rozmawialiśmy z Państwem, chcą być z nami na kolejnym i kolejnym i jeszcze kolejnym rajdzie. I jeszcze tak może nawiążę do tego, co tutaj Pan wspomniał, że no, robi nam się też powoli z tego taka impreza jak gdyby samochodów zabytkowych, bo okazuje się, że coraz więcej właśnie tych samochodów do nas zaczyna przyjeżdżać. Państwo zresztą też takim samochodem startowali. Coraz więcej tych samochodów do nas przyjeżdża, a z kolei ze zgłoszeń na najbliższy rajd, który odbędzie się już teraz w niedzielę, tak?
15 lipca będzie to rajd pod tytułem Puszcza Wkrzańska, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Wiemy, że tych samochodów będzie dosyć dużo i już przymierzamy się do tego, żeby nawet zrobić jakąś osobną klasę. Ja mam wrażenie, że Szymon się wychyla, tak jakby sam chciał zacząć kierować samochodem. No proszę, na pewno przyszły kierowca. Ja chciałabym zapytać, bo to faktycznie nietypowy rajd, skoro biorą w nim udział tak młodzi uczestnicy. Rajd krajoznawczy. Proszę powiedzieć jeszcze, panie Leszku, na czym on dokładnie polega? Jakie zadania stoją przed uczestnikami? Więc każdy uczestnik otrzymuje książkę drogową, w tej książce jest itinerar, to są takie strony, gdzie za pomocą strzałek i odległości jest rozrysowana trasa i uczestnicy według tego itinerera muszą tą trasę przejechać. Na trasie znajdują się punkty kontroli czasu, gdzie sędziowie wpisują dokładną godzinę przyjazdu, gdzie każdy zawodnik ma swoją wyznaczoną, oraz wyznaczamy różnego rodzaju ciekawe miejsca, które chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Szczecina zobaczyli, poznali, a być może i chętnie do nich wracali. I to, co powiedziałem przed chwilą, najbliższy rajd będzie po terenie Puszczy Wkrzańskiej. W tym miejscu tak szybciutko dziękuję panu burmistrzowi Nowego Warpna za pomoc nam okazaną. Myślę, że to będzie kolejna fajna impreza i to, co też mówiłem wcześniej, tak, bardzo wiele ciekawych, fajnych, wspaniałych miejsc wokół Szczecina, które chcielibyśmy pokazać. Wspomniał pan o tym urządzeniu, które wskazuje, jak ma przebiegać trasa i co jest do zrobienia. Może poświęćmy trochę więcej czasu na ten temat, bo to z tego, co słyszałem, nie jest wcale łatwe odczytać, w którą stronę jechać. To nie jest zwykły GPS, który wskazuje, w którą stronę, jak przejechać, tylko to są strzałeczki, które wykazują konkretną odległość. Jak uczestnicy radzili sobie z tą trudnością? Znaczy, ja może tutaj zaraz oddam głos uczestnikom, żeby powiedzieli, jak oni sobie radzili z tym, bo dla mnie, jak gdyby, jest to praktycznie chleb powszedni. Natomiast przy tym rajdzie, chociaż jest on rozgrywany według zasad zgodnych z rajdowymi mistrzostwami Polski, nie posługujemy się urządzeniami, a tylko i wyłącznie właśnie itinererem, czyli tymi stronami, gdzie ta trasa jest dokładnie rozrysowana. Czy to było ciężkie? Nie wiem, oddaję głos państwu tutaj. A Szymon tak jakby chciał się wypowiedzieć, bo zaczął nam tutaj niemalże gaworzyć, ale może tata przetłumaczy, co Szymon mówi, jak było z tym odczytywaniem. Jest bułka z masłem. No, czyli tutaj jest dla mnie wskazówka, muszę to troszeczkę utrudnić. A więc tak jak tutaj organizator wspomniał, jest to bardzo prosta sprawa. To jest skoroszyt z wyrysowanymi strzałkami, odległościami. Naprawdę nie jest to nic trudnego. Dodatkowo organizator zaznaczył znaki szczególne na poszczególnych skrzyżowaniach, zakrętach, których nie ma w rajdach profesjonalnych. Halo? Także naprawdę zwykły Kowalski jest w stanie to odczytać bez najmniejszego problemu. A to był pierwszy rajd, w którym braliście państwo wspólnie udział? Czy też osobno, czy państwo wcześniej też już interesowaliście się właśnie taką tematyką? To znaczy, w rajdzie organizowanym tutaj jest to nasz pierwszy rajd, natomiast bierzemy udział w rajdach w Stargardzie Szczecińskim. Dosyć często wyjeżdżamy za granicę na jakieś zloty. Rajd to także inne działania, wydarzenia, które dzieją się tuż po. To także grill, ognisko, które jest dla wszystkich uczestników. Dodatkowo także wiem, że dbacie państwo tutaj o bezpieczeństwo, zapewniacie jakąś kwestię pomocy i tak dalej. Jak to wygląda, co dzieje się wokół rajdu, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy? Znaczy dokładnie, chciałbym tutaj powiedzieć, że rajd kojarzy się z jakimiś wyścigami. Tutaj natomiast my rozgrywamy to wszystko i wyłącznie zgodnie z przepisami ruchu kodeksu drogowego. Jeździmy tylko i wyłącznie po drogach publicznych. Zawsze gdzieś tam zaprzyjaźnieni policjanci też badają prędkość, czy uczestnicy po drodze jej nie przekroczą. Oczywiście to jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, skierowane dla rodzin częściowo, czy przede wszystkim dla rodzin, i tutaj tą sprawę bezpieczeństwa stawiamy bardzo, bardzo mocno, dlatego nie robimy żadnych wyścigów, zależy nam na pokazaniu terenów, a tylko i wyłącznie wolna jazda tak pozwoli na to, żeby te tereny można było z okien samochodu
zapamiętać i zobaczyć. Natomiast zawsze podczas każdego rajdu, tak, są organizowane różnego rodzaju na przykład wystawy i teraz w najbliższą niedzielę 15 lipca będą wystawione motocykle, będą wystawione samochody na przykład do 1/4 mili, są takie samochody o mocy rzędu 600-700 koni. Myślę, że tutaj każdy coś dla siebie znajdzie, a wszyscy uczestnicy rajdu oczywiście po zakończeniu jest wspólne ognisko, podsumowanie, kiełbaska i możliwość skorzystania na przykład z kajaków, różnego rodzaju innych atrakcji, które znajdują się na terenie STG. Na sam koniec myślę, że warto jeszcze powiedzieć i zaprosić naszych widzów do Puszczy Wkrzańskiej 15 lipca. Jak można się zgłosić, jak to wygląda w dwóch słowach? Rajd rozpoczyna się, tak jak powiedziałem, w najbliższą niedzielę. Zapisy rozpoczynają się o godzinie 9 na terenie Szczecin Toys Garden Dziewoklicz i wszystkich chętnych zapraszamy od godziny 9 do godziny 10. Są wydawane dokumenty, trwają zapisy. Na godzinę 11 jest przewidziany start pierwszego zawodnika. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie stg.szczecin.pl. Chciałbym tutaj zaprosić za pośrednictwem Państwa wspaniałej telewizji, wszystkich chętnych. Mamy tutaj najlepszy dowód. Państwo zechcieli tutaj, skorzystali z naszego zaproszenia, zechcieli nas odwiedzić, że jest chyba warto. Trzymamy za Państwa bardzo mocno kciuki, skoro bierzecie udział. Dziękujemy. Z Szymonem w kolejnym radzie. Szymon, Iga i pan Łukasz Jakubek oraz pan Leszek Gabrielski, czyli organizator rajdu, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękujemy, trzymamy za Was kciuki. Dziękuję. A teraz, szanowni Państwo, króciutki przerywnik i zmiana tematu, ale był grzeczny. Witamy po przerwie, znajdujemy się w Centrum Handlowym Galaxy, to jest program Galaktyka Pomerania, a naszym kolejnym gościem jest pani Rzecznik Praw Konsumenta, pani Longina Kaczmarek, z którą będziemy rozmawiać o czymś na czasie. O czymś bardzo na czasie. Są wakacje, zaczynamy wyjeżdżać, decydujemy się na wyjazdy. No właśnie, ale po ostatnich wydarzeniach, po tym jak jedno z bardzo dużych biur podróży niestety splajtowało, pojawia się też pytanie, jak nie dać się nabić w butelkę, krótko mówiąc, czyli jak wykupić odpowiednią wycieczkę? No wykupienie odpowiedniej wycieczki to jest zawsze graniczy troszeczkę ze szczęściem, bo najczęściej wybierając wycieczkę, oprócz programu, jeszcze patrzymy na cenę. I bardzo często niestety, ale ta cena jest tym wyróżnikiem, że akurat wybieramy tą wycieczkę. Tak było też z tym biurem, które niestety upadło. Wycieczki były atrakcyjne, cena była super i dlatego mieli bardzo dużo klientów. Z tym, że kondycja tego biura już od dłuższego czasu była kiepska i tak naprawdę, gdybyśmy sobie zadali więcej trudu i prześledzili, zajrzeli do rejestru dłużników, prawda, byśmy się tak popytali w Urzędzie Marszałkowskim, prawda, zasięgnęlibyśmy tutaj opinii jeszcze innych ludzi, to biuro nie odpowiadało na reklamacje, widać było, że coś tam się dzieje, to wiele osób by uniknęło no, tego, co się zdarzyło. No więc proszę nam podpowiedzieć, jak wybrać tą wycieczkę, jak sprawdzić nasze biuro. Jesteśmy w biurze podróży, wszystko pięknie wygląda, pani się do nas uśmiecha, mamy katalog z kolorowymi zdjęciami, pięknymi basenami i hotelami. Jak sprawdzić, czy powierzamy odpowiednim osobom nasze pieniądze i co najważniejsze, nasze bezpieczeństwo? Oczywiście najpierw trzeba zacząć od tego, że trzeba sprawdzić, czy biuro posiada licencję, czy ma zezwolenie, czy działa legalnie i od jakiego czasu działa. Możemy tego, może najłatwiej jest to sprawdzić w Urzędzie Marszałkowskim, w Wydziale Turystyki, ewentualnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Tam nam naprawdę takich informacji udzielą.
Dalej właśnie wejść w Krajowy Rejestr Dłużników, zobaczyć, czy biuro ma płynność finansową, czy nie zalega, czy po prostu no, nie jest dłużnikiem, prawda, czy nie jest wpisane na tą listę. Ewentualnie należy pamiętać o tym, że zawsze w lipcu, no troszeczkę późno, ale to jest w lipcu, każde biuro ma obowiązek złożyć takie sprawozdanie finansowe z działalności za rok poprzedni. I też na podstawie takiego raportu, jeżeli to prześledzimy, to też no, będziemy mieli dużo ciekawych informacji. Jeżeli wykupujemy wyjazd wcześniej, najczęściej kupujemy z rabatami jeszcze na początku roku, prawda, to można sięgnąć do tego raportu ostatniego i to też są pewne informacje. No i oczywiście popytać znajomych, którzy korzystali z usług tego biura, czy byli zadowoleni, czy wszystko było w porządku, czy nie było tak, że na miejscu okazało się zupełnie co innego niż gwarantowała umowa. Co zrobić, jeżeli pomimo tych wszystkich starań, pomimo wszystkich działań zapobiegających utracie pieniędzy, czy przede wszystkim tego wolnego czasu, wakacje się nie udają. Nie udają się, bo biuro zawiodło. Jak możemy zadziałać, do kogo możemy się zgłosić i kto może służyć nam pomocą? Jeżeli jest coś nie tak, to proszę pamiętać, że konsument ma prawo do składania reklamacji. To jest święte prawo konsumenta. I najlepiej taką reklamację złożyć już na miejscu do rezydenta. Oczywiście robimy to na piśmie, nie wykonujemy telefonów, nie zgłaszamy ustnie, ponieważ potrzebne nam są dowody. Na miejscu robimy zdjęcia z tego, co jest nie tak, no bo jeżeli się okaże, że mamy nieodpowiednie warunki sanitarno-higieniczne, można to utrwalić no właśnie, czy na filmie, czy na zdjęciu. Jeżeli nie ma możliwości złożenia reklamacji na miejscu, to robimy to najprędzej i jak najprędzej po powrocie. Co prawda przepis mówi, że na złożenie reklamacji mamy aż 30 dni od powrotu. To jest długo, ale zdecydowanie lepiej zrobić to jak najprędzej. A biuro turystyczne jest zobowiązane do udzielenia nam odpowiedzi również w terminie 30 dni. Jeżeli odpowiedzi nie otrzymamy, to znaczy, że nasze roszczenia są uznane za zasadne i mamy pełne prawo nawet na drodze postępowania sądowego dochodzić swoich praw. Czego możemy oczekiwać od biura? Przepraszam, może jeszcze dodam, bo pan redaktor zadał pytanie, gdzie ewentualnie się zgłosić po pomoc. Oczywiście są instytucje konsumenckie, które służą konsumentom pomocą. Takie instytucje jak chociażby moje biuro, czyli Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. W powiatach działają powiatowi rzecznicy konsumentów, często w pojedynkę, ale oni również służą Państwu pomocą. Można się również zgłosić do Klubu Federacji Konsumentów, ewentualnie do Inspekcji Handlowej. Wspomniała Pani o możliwości wejścia na drogę sądową, jednak wszyscy wiemy, że ona często bywa trudna i długa. Co możemy zaoferować i co z Pani doświadczenia warto zrobić w przypadku, kiedy nie do końca jesteśmy zadowoleni z tych wakacji? Czy można szukać jakichś innych rozwiązań, czy są jakieś inne sposoby dojścia do konsensusu pomiędzy stronami? Oczywiście, że są i najpierw trzeba wykorzystać całą procedurę reklamacyjną, czyli składamy reklamację i przy składaniu reklamacji dobrze jest posłużyć się tak zwaną tabelą frankfurcką, która wymienia różnego typu uchybienia i orientacyjnie określa, jaki procent można żądać zapłaconej ceny. Na przykład mieliśmy zagwarantowany pokój z balkonem, okazuje się, że jest malutkie okienko, o balkonie nie ma mowy, albo miał być widok na morze, a jest gdzieś tam na jakieś podwórko, czy na śmietnik, czy gdzieś na budowę. I przykładowo za takie uchybienie może być w tabeli frankfurckiej, no nie pamiętam, ale przykładowo na przykład od 5 do 15% i my właśnie na podstawie tej tabeli kierujemy swoje roszczenia do organizatora. Jeżeli organizator nasze roszczenia uzna i to nas satysfakcjonuje, to dobrze. Jeżeli nie, to nie zniechęcam nikogo przed drogą sądową, bo takie sprawy prowadziłam ze skutkiem pozytywnym. A proszę powiedzieć, czy klienci tego biura podróży, które teraz slajtowało, zgłaszali się już do Pani tutaj u nas w Drobieniu? Tak, zgłaszały się osoby, które mają właśnie wykupiony wyjazd. Już wiadomo, że do tego wyjazdu nie dojdzie. No i wszystkich interesuje przede wszystkim, kiedy i czy odzyskają 100% wpłaconej kwoty i kiedy to będzie. No bo wakacje tak naprawdę dopiero się zaczęły. Przed nami jeszcze są miesiące wakacyjne. No i te osoby chciałyby głównie
głównie z takim pytaniem się zgłaszają, chciałyby skorzystać z innych ofert, a niestety pieniądze są zablokowane. Czyli niewielka jest szansa, że odzyskają w całości te pieniądze? No ja, to jest moje zdanie oczywiście, ale ja uważam, że 100% raczej nie odzyskają. Czy dużo takich osób zgłasza się i czy jest Pani w stanie w liczbach powiedzieć, ile takich osób z naszego regionu tutaj trafiło już do Pani? To znaczy zgłaszają się ludzie nie tylko z powodu upadłości biura, zgłaszają się ludzie, którzy powrócili już z wyjazdów z innych biur, gdzie mają problemy, gdzie na miejscu zastali zupełnie inne warunki niż to było w umowie. Przyjeżdżają rozczarowani i szukają pomocy. Zgłaszają się również, dzisiaj na przykład była pani, która wysłała dziecko na obóz, który znalazła ofertę, znalazła w internecie, wydawało się cudowna oferta, a skończyło się tym, że po kilku dniach była zmuszona dziecko z tego obozu zabrać. Także sprawy, z jakimi trafiają konsumenci, są bardzo różne i no takie jest życie. No wyjazd składa się z kilku elementów, tak? Możemy mówić o noclegu, o wyżywieniu, o tych atrakcjach pobocznych. Z Pani punktu widzenia, już doświadczenia, co najczęściej budzi rozczarowanie wśród klientów? Czy to jedzenie, czy te noclegi, czy te atrakcje? To znaczy bardzo często dochodzi do zmiany hotelu. Mamy obiecany, zapisane w umowie, że mamy hotel na przykład 300 czy 500 metrów od plaży. Jest wymieniona nazwa hotelu, hotel nam się podoba, dostajemy prospekt. Na miejscu się okazuje, że nie, niestety w tym hotelu już nie ma miejsca, albo hotel jest w trakcie remontu i gdzieś tych turystów się przewozi no, nawet kilka kilometrów dalej. I takich spraw jest naprawdę bardzo dużo. Również ludzie się skarżą na monotonne jedzenie, na nieodpowiednie warunki sanitarno-higieniczne i często też dochodzi do skracania pobytu, prawda? Są takie wyjazdy właśnie z tym biurem, które upadło, no się specjalizowało w tego typu wyjazdach, że 7 dni był pobyt stacjonarny i 7 dni objazdówka. Na objazdówce były w umowie zapisane na przykład, że będzie 6 noclegów, a w rezultacie nie było 6, tylko było 5 noclegów. Czyli oczywiście jest to ze stratą dla konsumentów, no i konsumenci chcieliby dochodzić swoich tutaj praw. Niestety, no, biuro upadło i już muszą się pogodzić z ewidentną stratą. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Longina Kaczmarek była naszym gościem. Szanowni Państwo, tym samym kończymy dzisiejszy odcinek programu Galaktyka Pomerania. Ja spotkam się z Państwem już jutro, ale zanim to wszystko, to jeszcze przedstawimy Państwu, Sylwek przedstawi Państwu przegląd kulturalny. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy i zapraszamy na serwis kulturalny. Dziękujemy. Witam Państwa w drugim przeglądzie już kulturalnym, to jest program Galaktyka Pomerania. Ten przegląd kulturalny troszeczkę lżejszy, bo skupiać będziemy się na tym, co w kinach, no i naszych klubach tutaj w Szczecinie. Do kin zapraszamy na Czarnobyl, Reaktor Strachu, Epokę Lodowcową 4, Wędrówka Kontynentów 3D, jeszcze dłuższe Zaręczyny, Niesamowity Spider-Man oraz Nietykalni, francuski komediodramat. Ta historia zdarzyła się naprawdę. Sparaliżowany na skutek wypadku miliarder zatrudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zdarzenie tych dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni ich nietykalnymi. Jeżeli chodzi o kluby, Pinokio zaprasza na imprezę z cyklu Człowiek nie wielbłąd, a w rockerze rockerowa domówka, na której nie może Was zabraknąć. Dzisiejszy program Galaktyka Pomerania poprowadzili dla Państwa Magdalena Suchodolska oraz Sylwester Perowicz. Dziękujemy.